Siema wszystkim z tej strony Pygry i nawet nie wiecie co się stało, oh my god, udało mi się naprawić moją wirtualną maszynę, wiecie co to oznacza? Możemy grać w gry EXE bez żadnych konsekwencji i przy okazji mam nadzieję, że stan mojej wirtualnej maszyny się nie zmieni w niedalekiej przyszłości. Nie będzie znowu jakiś zasrany error wyskakiwał, który by nie umożliwiał mi jej włączenie i... Tak czy siak, dzisiaj będziemy grać w kolejną grę EXE, którą przyszykowałem ze względu na ostatni odcinek Krapiszonów. Może pamiętacie, kiedy mówiłem, że... kiedy czytałem Snow on Mount Silver, tam śnieg na górze Silver, to wspomniałem, że jest na ten temat gra fanowska i właśnie to mam zamiar zaprezentować. I mówiłem, że jest trochę krapowata, ale... Miałem na myśli, że od strony technicznej jest krapowata i przy okazji widziałem tylko tam parę minut gameplaya z niej, więc... Ta, let's go! Nikomu nie mówcie, że mam taki folder. Tak więc no, idziemy! Game. I przy okazji game original nie działa, więc ta. Game. Można powiedzieć, że tak w połowie na ślepo, w połowie nie na ślepo w to gram. W sumie sam początek widziałem i... W sumie intro chyba nie jest zmienione w żadnym razie. Zobaczymy. Czemu kurde przyciszyć nie mogę? Bo ja nie chcę żadnych straszaków. Moment. Control. Nie, stop. Nie chcę wyciszać całkowicie, dobra. A, pominąłem. Nieważne. Jak na razie to kurde... No, zaczyna się tak jak normalna... Pokemonowa gra, nie? Dobra. Tak więc no, przy okazji... nie wiem czy widzicie... Ramki w okienku. To, kurde, widać, że to jest po prostu tylko i wyłącznie screenshot wklejony. Później będzie jeszcze tylko gorzej, niestety. No i przy okazji okienko nie jest takie jak trzeba. Żadnych cheat kodów nie ma w efekcie. Kto ci kurde... To... Ej! No dobra, w takim razie no. Technicznie muzyka też kurde jest nie taka jak trzeba. Nowa gra. Jak to za późno, żeby zacząć od nowa? Ja chcę kurde nową grę zacząć. Głąbie 1. Dobra. Continue. No i kurde, okienka nie są tak jak trzeba, wszystko nie jest tak jak trzeba. Jeżeli chcecie robić gry na podstawie creepypast, które są na podstawie gry, to polecam zrobienie to jak najbardziej można na podstawie tej gry, żeby było nie do rozróżnienia. I przy okazji kurde niczego nie widzę. Chyba w tym momencie trzeba menu otworzyć. No i tutaj też kurde widać, że to screenshoty są. O, ten tutaj o. Ja cię kręcę. Ach. Ale hej, przynajmniej się starali. Zamrożone i nie mogę tego używać. Póki zobaczę później plecak. O kurde no. Moglibyście się postarać, nawet nie mogę zmienić przedmiotów na pokebole, key itemsy i tak dalej. Wszystkie... HP wszystkich Pokémonów zostało zmaksowane. Nikt nie może być uratowany. Nikt nie może być uratowany. Nie mogę już zawrócić. To mi się tu nie przyda. Dobra. Wieczne wymówki, kurde. Niech będzie. Zamrożone, nie można tego używać. Tak, tu też widać, że wszystko z screenshotami zostało rozwalone. Ale dobra. O! Jak ja... Kurwa!
No fajnie, rozwaliłem grę, muszę ją zrestartować. Ja pierdolę. Let's go, motherfucker! Zarąbiemy im składaka. No, czyli to, co się nauczyliśmy z tej lekcji, to fakt, że... Nie patrzcie na status naszego trenera, bo rozpierdolicie grę. Jest za późno na zapis. Opcje. No kurde, znowu muszę uruchomić. Niech to szlak. Przy okazji fajne jest to, że gra w okienku się uruchamia. To mi się bardzo podoba. W sumie nawet nie potrzebowałem wirtualnej maszyny w takim razie, żeby w to zagrać i z tego gameplay zrobić. Ale hej. Kto wie, może ta gra jest jakaś zainfekowana czy coś w tym stylu. Kurwa, dobra. Tak, to też kompletnie widać, że wszystko zostało zrobione screenshotami. Wszystkie poki mają tyle samo HP. Fly. Nie mogę latać. Switch. Tylko wiecznie wymówki. To trzyma Nevermelt Ice. Nie pamiętasz, że dałeś mu to wcześniej? Zajebiście lodowe ataki będzie miały zwiększone. Ja pierdzielę, te menu jest zrobione okropnie. Fly, Aeroblast, Psychic i Rest. O. Ale hej, ja... Chwila, moment. Ta? I mi na Pidgeota się przestawia. Zajebiście, moment. Jeszcze raz, move. Hyper Beam, Rock, Tomb, Pursuit i Earthquake. Ja pierdzielę, to za gówniany moveset. Switch tak samo. Dobra, przy okazji, no, zobaczmy wszystkich staty w takim razie. Oczywiście w lewo, w prawo nie mogę zobaczyć ich ruchów i ich statystyk tak jak trzeba. O, Typlosion widzę, już spierdolony został. Jej! Najzajebistszy pok na świecie. Brzydko wygląda w silverze, ale nie obchodzi mnie to. Jest piękny w swojej brzydocie. Dobra. Wygląda na to, że... Jak się tutaj cofa? Nie... A, dobra. To w takim razie zobaczmy ciosy wszystkich. Move. Flame Wheel, Fire Thrower, Fire Blast i Fire Spin. Też gówniany moveset, do cholery jasnej. Po co on ma znać cztery ataki typu ognistego? Wystarczy jeden. Dobra. I przy okazji tutaj wciskając move normalnie w grze możemy jej przestawiać i wszystko. I nie daje mi tylko i wyłącznie listy. Hydro Pump, Hydro Cannon. Czy to było w tym? W generacji drugiej? Ice Beam, Giga Impact. Jestem pewien, że Hydro Cannon i Giga Impact nie było w drugiej generacji. Ale mogę się mylić, chociaż z drugiej strony pewnie się nie mylę. Giga Impact to tak jak w Hyper Beam, tylko że fizyczny. A że w drugiej generacji jeszcze nie było podziału między fizycznymi atakami a specjalnymi, to Giga Impact raczej nie było. Tak więc hej, nie oszukuj mnie tu, proszę cię. Przy okazji też gówniany moveset. Oprócz Ice Beama i Hydro Pump i tak dalej, często chybia. Ja nie lubię używać tych ruchów. Razor Leaf na setnym levelu. Synthesis może być, Solar Beam też może być i Takedown też może być. Daj zamiast Razor Leaf, jak to się nazywa ten atak, Morning Sun, nie. Sunny Day. I będzie o wiele lepsze. Będziesz napierdalać z Solar Beama cały czas. Coś nie tak się stało. Kurde! Jeszcze raz. Nie mogę latać. Wiem, że nie możesz. Jesteś w jaskini. I ciągle tylko wymówki mi tu napierdzielasz. Peck, Whirlwind, Fly i... Człowieku, ty naprawdę... W creepypaście było napisane, że ten, że kurde, idealny setny level dla cheatera i ze zmienionymi ruchami. Kurde, z takimi ruchami ja pierdolę. Wypierdzielaj. Tyranitara już chyba widzieliśmy. Tak, zajebiście, moment. X, dobra. Move. Tak, już widzieliśmy.
Rocktomb nie było w drugiej generacji. Przy okazji, tak tylko powiem. I chyba tu powinienem jednak mój status chyba zobaczyć, o ile dobrze pamiętam. No dobra, już. Okej, dobra, już widać trochę. Poeksplorujmy to miejsce. Może znajdziemy jakiegoś Pokemona. Też to, jak ta kamera działa, nie odzwierciedla wcale gier Pokémon. Ona ten si. Czasem jak właśnie tutaj idę w górę i kamera ledwo za mną idzie, to nie wiem. Wiem, że czepiam się zbyt dużo rzeczy, ale jeżeli chcecie robić gry na podstawie creepypast, które już są zrobione na podstawie gry, to najlepiej odzwierciedlić tą grę jak to tylko trzeba. Już chyba powiedziałem, nie mogę uciec. Nie mogę zawrócić. Nie mogę wrócić. Kurwa, masz przed sobą drzwi, idioto! Jak zwykle pierdzielone wymówki. Może znajdę jakiegoś easter egga i wypadnę poza mapę. Przynajmniej odgłosy są takie same, jak w grach. Zimno mi. Tam masz wyjście, możesz zawsze wyjść, ale jako, że jesteś idiotą, to... O nie! Meganium! Teraz te zombiakowe będą się pokazywać poki. O, wszyscy mają 6 HP. Nie, stój. Stats. Status dead. Też okropny Photoshop, naprawdę. A jak reszta się miewa? Ty jeszcze żyjesz. Dobra. Właśnie, teraz spróbuję... Pokémon. Ruchy. Switch. Wiem, rozumiem. Move. Nie, nic się nie zmieniło. Item. Wszędzie Nevermelt Ice'y chyba wszyscy mają. Tak naprawdę tylko by dla Feraligatra się przydało, bo on jako jedyny ma... Ej, kurwa. No kurde, znowu grę rozpierdoliłem? Przestańcie, jak... Ja lubię eksplorować takie gry AX-e, do jasnej cholery. Ale co mi z tego eksplorowania, jak się jebią co 5 sekund? O, Pidgeot umarł. Tak, wiem, rozumiem. Pokédex i tak jest śmieciem. Stats. Tak, to samo. Kurde, sprite'y są naprawdę fajne, ale są tak wklejone do dupy, że coś strasznego. Lugia umarła. Wow, teraz żyją 3 Pokémony i mają po 6 HP. W życiu bym się nie domyślił, że to może coś oznaczać. Mogę 2 razy menu otworzyć. Moment. Jeszcze raz. Jak to było? No kurde, zjedź na sam dół. Stats. Okej. 3. 4. 5. 6. Exit. O, wszystko się zresetowało, dobra. Ty skurwysynu! Nie może być. No. Ja cię kręcę, ja cię lubię, ale... Czemu musisz wymachiwać swoim sisiorem? Dobra, rozumiem, mogę wyjść? Sterowanie też jest takie trochę dziwne. I kurde, myślę, że to jest lód, no nie? Zamrożona woda. Tak, kurde, lód w Pokémonach nie działa. Powinienem się ślizgnąć do samego końca tam. Zbugowane mechaniki ślizgania po lodzie. Oj, Tyranitar, kurde. Tyranitar też jest spoko. Stats. No. To w takim razie, skoro oni teraz dopiero się rozpierdalają, to czemu Typlosion od samego początku był taki? Stats. Spójrzcie na tego... O! Możemy tak przewijać.
Kurde, jak tu przewijam, to jeszcze gorzej widać, jaki to kiepski Photoshop. Szczególnie tu, patrzcie na HP Lugi. Podskakuje bardzo mocno. W ogóle wszystko bardzo mocno podskakuje. Tak więc, no patrzcie na tego sexy motherfuckera. Nieważne. Oczywiście mógłbym jebnąć jakimś tym, o, fire blastem czy czym, ale nie, bo jestem za głupi. Tu chyba Celebi będzie. Hej! Perish song. Przyznam, że mimo tego, że w tej grze sprite'y wyglądają zajebiście, to wszystko jest powklejane w chuj słabo. Już to wszystko? Przecież jeszcze mamy konfront... O, no właśnie. Wow, shit! Moment. Jak teraz wszystko wygląda? Wiem, że być może bardzo powoli przechodzę tę grę, mimo tego, że pewnie można ją ukończyć w jakieś 15 minut. Ale ja lubię patrzeć na wszystko w takich grach EXE. Kto wie, jaki nonsens możemy znaleźć. Na przykład to, że mogłem milion razy ten otworzyć menu. Lugia jest bez płci? Może. W sumie może i tak, może i tak. Okej. Tak. Nikt nie może być uratowany. W sumie też mam taką nadzieję, że jak trzymam spację, to... Ej! No co? Chwila. Nie, 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 nie rób nowego foldera, moment. No kurwa, znowu grę rozpierdoliłem! Chyba sobie jaja robicie, nic nie działa! O! Ale znów mogę kurwa menu otwierać, ja pierdolę, resetuję. Czy ktokolwiek przetestował tą grę do jasnej cholery? Wynajmijcie mnie, testerzy gier, jestem najlepszy do znajdowania takich kurde bugów. Ach, do 3 razy sztuka. O, teraz widzę wszystko. Nie muszę bawić się z menu. Wiem, że ci kurde zimno wiecznie, tylko bla bla bla, zimno mi, jestem smutny. Zrobiłem kupę w majtki, wielkie mi halo kurwa. A ta kupa w majtki się zamroziła, bo jest mi tak kurde zimno. Muszę chyba przestać eksplorować tą grę, bo boję się, że znów się po... Kurwa, znów... Ach. Wsadzaj ten sztylet jeszcze bardziej w serce, głupia gro. Ach. A wezmę od tylca cię wezmę. A, się nie spodziewałeś tego. O, teraz mogłem... Teraz wziąłem przedmiot, wcześniej nie wziąłem tego. Kolejny Irray, przepraszam za to. RIP Headphone Users, czyli ja też, bo ja noszę słuchawki. W sumie to się dziwię, że kurde wszystko działa ze dźwiękiem i tak dalej, chociaż... Dobra, wygląda... Nieważne. Okej, teraz idziemy... korytarzu przypominającego siusiaka. Miałem zobaczyć jego ten. Właśnie jak wygląda. No, no proszę was. To jest kurwa paint. Nie ma nawet takich kolorów w Game Boyu Color. Jakich on ma skórę. Fuck me. Moher, it feels so cold.
I przy okazji, czy już wspomniałem, że ten cały śnieg padał w środku jaskini? Wiem, że już wspomniałem o tym w samej paści, ale... I wydostałem się na białą powierzchnię, jak plemnik. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest takiego ciekawego. Tu chyba był Red. O, właściwie to tego miejsca już nie znam, bo widziałem gameplay aż do Celebiego. Więc można powiedzieć, że teraz na ślepo gram. Siemasz, Red. See ya later, fucker! Spierdalam stąd. Sobie tu stój. O, wygląda na to, że jednak chyba nie mogę. A walić to i tak już gram w tą grę za długo. Pogadajmy z nimi, miejmy to za sobą. Od tylca cię wezmę! No, jego sprite jest za mały. No oczywiście okienko nie współgra, czcionka jest taka jakaś dziwna. Wiem, że wypominam. Wenuzaur wygląda zajebiście. Oczywiście jego pasek HP jest rozciągnięty. Tajploszy, ona wygląda ok. Czy mi się... Kurwa! Widać! Kontrast! Widzicie ten pasek? Tutaj mamy obramowanie białe. Ja pierdzielę, naprawdę. Och. Pak. Nic nie może mi teraz pomóc. Boże, kurde, wyciągnij rower i niech Ołk ci powie, że nie możesz go używać. Uciekaj. Nie ma ucieczki od tej walki. Pkmn. To nie ma sensu, wszyscy są martwi. W sumie racja. Czy Typlosion powinien mieć na setnym levelu 365 HP? No, do wyboru, do koloru. Fire Spin. Struggle. Nawet jego HP się nie zmniejszyło. Wciąż ma tutaj ten pypeć. Ale się zmniejszył. No kurwa, X-y! Kurde, paintem zrobione, weźcie! Blastoise wygląda zajebiście. Ja pierdzielę, normalnie... Jakbym sam był pokiem, to bym z takim się umówił. Ale to jest facet, w takim razie bym się nie umówił. Czy mi się zdaje, czy nie ma dźwięków poków? Chyba nie było. O kurde, Charizard. Wygląda na to, że zabił swoją matkę i teraz nosi jej czachę na swojej głowie. Nie jesteś Cubone'em. No i proszę bardzo, do wyboru, do koloru, co ja teraz zrobię przeciwko ognistemu Pokemonowi, jak mam same ogniste ataki. O, zawsze to może się stać. Wszyscy umierają. O kurwa, Snorlax wygląda jak rozpierdolony. Wygląda na to, że zjadł coś bardzo niedobrego. I teraz ma flaki. Flaki mu wystają z brzucha. Jestem taki okropny, wiem o tym. Gdyby ta gra była lepsza, zrobiona lepiej względem technicznym, to byłaby nawet całkiem fajna, bo odwzorowuje creepypastę tak jak trzeba, ale kurde, prawdziwego Pokémon Silver nie przypomina wcale, a wcale. Kurde, jakby Feraligatr żył, to by was wszystkich rozpierdolił. Tyle wam powiem. O! O, patrzcie! Oto Mr. Sister w samej osobie. Pika chuj. Mogę go złapać? Proszę, chcę go złapać. Bym się chwalił takim Pikimonem dla wszystkich. Prosto z creepypasty i by wszystkich zabił. Fire Blast, bitch! Pain Split. Czy w ogóle Pain Split by tak zadziałało? Ej, wszyscy poumierali. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Bo umarli śmiercią naturalną.
Nie, na serio, sprajty zajebiście wyglądają i nie, nawet nie jestem sarkastyczny. To koniec. A? Use Destiny Bond. Na chwilę spojrzałem na Rexia. A, on sobie śpi. Czerń i biel. Uwaga na atak epilepsji przy okazji, powiem. Już to wszystko? Wygląda na to, że to wszystko. Tak więc no. Kurwa, 25 minut nagrywania. Wiecie co może jeszcze zrobimy? Zajrzyjmy w pliki gry, tak dla jaj. BGM. Zaraz, Cycling. Goldenrod City Creepy. Lavender Town? Silver Cave Extended. Continue title screen. Lavender Town? A, ta recommended, dawaj, nieważne. Na serio? Lavender Town co tu robi? Tak, to Lavender Town. Wiecie co, Fagrys, będziemy przeglądać pliki razem z tym audio. BGS. Perish Song, TV Static. Ale w sumie szczerze powiem, nie było żadnego durnego screamera na samym końcu, więc hej. No, to czego się spodziewałem, to dostałem. Nie się nie skarżę. Cry dead. Cry. Bells. Buried alive? Zaraz, czy to zostało zrobione na podstawie jakiejś fan gry o tym całym zakopanym zakopalcu, co z ziemi nie mógł wyjść i wyszedł i wszystkich zjadł w Lavender Town. Sweet Kiss. Squirtle, Squirtle. Nieważne, zobaczmy. Nie, stój, audio. Nucy? Właśnie, nucy, zobaczmy grafikę. Charmander i Squirtle. To pewnie jakiś ten, do testów używali, czy coś w tym stylu. Kurde, testy to dla tej gry by jeszcze się przydały większe postacie. Fuck me, co tutaj to robi? O, patrzcie. Jakby jeden zakopany żywcem nie był wystarczający. Mamy ich 12. Lavender Town to po prostu miejsce pełne baśni i przygód. Okej, to w takim razie mi się wydaje, że ta gra została zrobiona na podstawie czegoś innego. Co nie jest oczywiście złą rzeczą. Tylko tak mówię. Kolory się nie zgadzają. Ten jest bardziej pomarańczowy, ten jest bardziej wyblakły. No. Kurwa, nie chce mi się już tego Lavender Town słuchać, pierdolę to. Włączę coś innego. Audio. Przy okazji mam nadzieję, że wam będzie się podobać ten odcinek. Bo w sumie też takie eksploracja tych... Silver Cave. Może być lepszy od Lavender Town, bo już kurde mi się przejadło. Co było? Characters, tak? To było tutaj. Mamy item. Co to kurde jest? Missingno? Widziałem Missingno. Tak więc no, przy okazji no... Już więcej gameplaya nie będzie, jakby co to, tylko sobie przeglądamy pliki, więc... Więc jeżeli tutaj byliście tylko i wyłącznie dla gameplaya, to możecie już wyłączyć filmik. To jest Red. May? Co to kurde jest? Znam to. Jest taka strona, która ci sprite robi. O! Pikachu jest ze znakiem dolarów. Kurde, zajebiście wygląda. To pewnie z jakiejś gry zostało wydarte. To kurwa co, London. Z jakąś dziwną mordą i fryzurą. O, patrzcie. My, Red, nasz rywal i profesor Domb.
Pewnie jest zły dlatego, że jego nutsy przeglądam. A, walić to. Kurde, ta myszka trochę taka dziwna jest w tej wirtualnej maszynie, ale co tam. Sandshrew, Oddish, Jigglypuff i Chansey. Czy to są sprite z Reda i Blue i tak dalej? Sandshrew w sumie chyba nigdy nie widziałem tak na mapie. Oddisha może też nie. Jigglypuff na pewno jest. Chansey też. Kurwa, co ja robię? Przez to ten filmik będzie trwał o wiele za długo. Ale nie wiem, jeżeli byście chcieli, to możemy ten... tam jak jakieś gry AXE będę robił, to zawsze będę mógł jakieś pliki poprzeglądać. A to, proszę państwa, są portrety z tego... Pokémon... jak to się nazywało? Mystery Dungeon, o! Zobaczcie, o. Proszę bardzo. Fajnie wyglądają. Co my tu mamy? Wszystkie portrety mamy i sprite'y poków. Z pierwszej, drugiej... tu, aż do czwartej generacji. To musi być jakaś nowsza gra w takim razie. Ta. O, Rocketsi. Co wy tu robicie? Spierdalać Pikachu, kurwa, porywać. No i git. Przy okazji, widać moją myszkę? Widać. Parallax. Lavender Town. O, coś się ładuje, moment. Bo dałem na mojej wirtualnej maszyny trochę mało ramu. Nie pamiętam, żeby Lavender Town było zielone, ale... ja cię kręcę! Nie mów mi, że... gdzieś się zajął ogniem. Mój wie... no, dobra. O, widzę coś ciekawego tutaj. O, ja cię kręcę. Ja bym się posrał, jakbym coś takiego zobaczył w jakiejś grze. Muszę też trochę zwolnić tempo, ponieważ moja wirtualna maszyna nie nadąża. Będę musiał jej trochę więcej ramów dać. Kurwa, szybciej! Dobra, nie ma co. Spadam stąd. Zdjęcia. No tu... co to kurwa jest? Czy ja ominąłem jakiegoś easter egga w tym easter eggu? Jak tak, to bardzo mocno się cieszę, bo to by zaniżyło bardzo mocno ocenę tej gry. Jakby co, to bym dał jej może jakieś 2,5 na 5, coś takiego. No bo widać, że jednak dużo pracy w to weszło, nie? Dead. Dużo pracy w to weszło, szczerze powiem. Control set. No mother. Dromader. Escape from Lavender Town. Teraz już wiem, skąd to jest. Tą grę kojarzę, grałem w nią kiedyś. O, Pikachu Scare! Spójrzcie na niego. Zjem cię. Wiesz, co ty możesz zjeść? Chuja swojego trenera. Kurde, to zabrzmiało dziwnie. Ale hej, nie moja wina. Widzicie? O, jednak! Czyli to wszystko to są screenshoty. O. I też źle zrobione. Proszę bardzo, jak wszystko się rusza. To tak nie powinno być. No ale hej, no... trzeba przyznać, że dużo roboty w to wysiłku... dużo wysiłków to poszło, ale... rezultat końcowy nie jest zbyt... White Death! White Pokémon Scream. Scream, nie Scream. Young Boy Floor. Cześć, Red. Wyglądasz zajebiście jak zwykle. System. To chyba nie ma nic wspólnego z pokami.
emocje. Może być może to jakieś efekty z w tym jak to. Tak czy siak, to co chciałem powiedzieć, to pewnie jakieś efekty stokowe w tym jak to się nazywa, w tym całym RPG Makerze, tak mi się wydaje. Czy to są paski HP Spoków? Tak, to są paski HP Spoków. Tak jakby. Przypominają bardzo mocno przynajmniej. Ja pierdolę, 35 minut, muszę powoli kończyć. Która godzina? No. Tileset jeszcze zobaczę. Cie chuj. Mają nawet te tilesety z Pokémonów. Nieźle. Jakby co? Jakby ktoś kiedyś chciał jakiegoś romhaka zrobić z Poków, to proszę bardzo, mają całkiem sporo materiałów tutaj. Które nigdy nie zostały niestety użyte w samej grze. Windows skins. Dobra, to skiny do okienek, nie ma nic ciekawego. New folder to sam stworzyłem niechcący system. Nie ma nic ciekawego. Wideo! O, dobra. Dobra, to są początkowe scenki. Dobra, jest. Audio data jeszcze chyba nie widzieliśmy, ale tego raczej nie otworzymy w żaden sposób, więc walić to. Thumbnail. Normalnie zrobiłem pod siebie. Tak czy siak. O, seizure warning. RIP headphone user, widzicie, mówiłem. Nie będę tego czytał, walić to. Tak więc, no. Już się nasłuchaliśmy chyba tej piosenki. Mam nadzieję, że Nintendo nie zdejmie mi tego filmiku. Tak więc, no. To było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. W sumie to nie była aż taka gra EXE, ale walić to. Na podstawie creepypasty to się liczy. Więc podsumowując, no. Widać, że dużo w tym, że jakby to powiedzieć, no dużo roboty w to wsadziła osoba, która stworzyła tą grę. Jednak efekt końcowy za bardzo nie powala, ponieważ kurwa wystarczy trochę się powydurniać w tej grze i już kurde musisz ją resetować, bo coś się spierdzieli stamtąd. Tak więc no... Mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że będziecie czekać na więcej gier EXE, bo dopóki moja wirtualna maszyna będzie działać, dopóty będę mógł je, kurde, nagrywać. Tak więc hej. Zaraz wyjdę z niej i będę już wciskał zatrzymaj nagrywanie. Tak więc no, to by było na tyle, widzimy się następnym razem. Cześć!